Najlepsi z najlepszych wyścigu po złotego czempiona. Zaczynamy plebiscyt przeglądu sportowego i telewizji polskiej na 10 najlepszych sportowców. Plebiscyt jubileuszowy, bo 80. przypada na rok wyjątkowo obfity w złoty kolor. Głosującym nie zazdrościmy. W niecały rok dorobiliśmy się 3 nowych mistrzów olimpijskich, 5 mistrzów świata i Europy. Statystycznie co miesiąc Polska cieszyła się ze złota. Po raz pierwszy od wielu lat zupełnie ciężko jest przewidzieć, kto wygra plebiscyt. Co więcej waży? 2 złote olimpijskie Kamila Stocha, medale Zbigniewa Brudki i Justyny Kowalczyk, czy pierwszy w historii kolarski tytuł mistrza świata dla Polski? Dylemat? To dorzućmy do tego złotych siatkarzy i coraz lepszych piłkarzy z Robertem Lewandowskim na czele. Wyścig o zdobycie serc kibiców będzie trwać do stycznia. Gala w stolicy to punkt kulminacyjny. Wspólną wielką emocją jest sam plebiscyt i ogłoszenie wyników. To też zawsze wiele milionów telewidzów gromadzi się przed ekranami. Rok temu gala obejrzał co 5 Polak, który miał włączony telewizor. Kulisy balu też pokazaliśmy. Tak dobrze, że są nowi chętni do poprowadzenia imprezy. Tak, dobrze tańczę i grałem na organach, 8 lat na keyboardzie. Wyczucie rytmu mam. W przyszłości coś tam po karierze chcę DJ-ować, takie mam tam plany. Przetarcie 10 stycznia. Od dzisiaj można oddawać głosy na kandydatów. Więcej na sport.tvp.pl.